Witam w kolejnym odcinku Masy Zabawy. Dzisiaj zrobimy sobie trzy bardzo proste farby. Czasem zdarza się tak, że farba się w domu skończy. Ktoś akurat wymyślił sobie malowanie. Albo chcemy zrobić coś nowego, chcemy zrobić eksperyment, jaką farbą będzie malowało się najlepiej, więc możemy sobie wtedy sprawdzić trzy różne. Będzie nam do tego potrzebna mąka, zwykła mąka. Będzie nam do tego potrzebna sól, woda. I będzie nam do tego potrzebna soda. Jeśli chcecie zabarwić je na konkretne kolory, no to wiadomo, że musimy użyć dodatkowych rzeczy. W moim przypadku, tak jak zawsze, to są barwniki spożywcze. Biorę trzy pędzle, bo będzie nim się dobrze nimi mieszało. Pierwsza farba to farba klasyczna. Do farby klasycznej potrzebna jest tylko mąka i woda, nic więcej. Wymieszamy wcześniej barwniki z wodą. Zrobimy. To ma być gęste, więc dobrze sobie wodę wlewać po troszeczku, żeby nam za chwilę nie wyszła super rzadka i nie będziemy musieli wtedy już dodawać mąki i tak na zmianę. Farba klasyczna. Mąka, woda, barwnik. Musi trochę przypominać ciasto naleśnikowe, wtedy będzie fajne. Ścieka mi lekko z pędzla, więc jest takie jak trzeba. Wy możecie dłużej wymieszać, żeby wszystko się pięknie połączyło, żeby żadnych grudek nie było. Farba numer 1. Zrobię różnymi kolorami, żeby było widać różne. Druga farba będzie farbą solną. Farba solna, oprócz mąki i wody, będzie miała jeszcze sól. Jeśli wsypujecie jedną łyżkę mąki, to musicie też wsypać jedną łyżkę soli. Tutaj składniki są 1:1 i to jest ważne. Jeśli będzie kubek, to dodajcie kubek drugiego składnika. Wody też powinno być podobnie. Wiadomo, że nie naleję czubatej łyżki, a tyle miałam soli i mąki, więc tych łyżek dam jedną. Bez koloru, a drugą dam z kolorem. Chyba mam fioletowy gotowy. Świetnie. I znowu mieszamy. No, więcej wody mi tu będzie potrzeba. Jednak nie wymierzyłam dobrze czubatej łyżki. Znowu konsystencja musi być podobna jak przy farbie klasycznej, czyli takie naleśnikowe ciasto, ciut gęstsze. Ta nawet może być gęstsza niż ta zwykła. To w niczym nie przeszkadza. Jeszcze ciutko. Łatwiej się to miesza niż tą pierwszą. Szybciej znikają grudki. Farba numer 2 jest gotowa. Farba numer 3 będzie farbą puchnącą. Także teraz, oprócz tego, że będzie mąka, tej mąki dam teraz trochę mniej, odrobina soli, dosłownie troszeczkę, i będzie nam potrzebna soda. Jak nie macie sody, macie proszek do pieczenia, można spokojnie zastąpić. I sody nie żałujcie. Jak była łyżeczka czubata mąki, to sody musi być więcej niż pół mąki. I znowu kolorowa woda, tak jak poprzednio, teraz zrobię pomarańczową. Jak malujecie tymi farbami, to możecie każdą z nich zostawić do wyschnięcia po prostu na stole. W przypadku solnej i zwyczajnej efekt będzie wystarczająco fajny, żeby tak to zrobić. W przypadku puchnącej farby efekt pojawi się w momencie, kiedy obrazek upieczecie. Można użyć do tego mikrofali, można użyć do tego piekarnika, ale dobrze wymieszana farba powinna Wam dać taką fajną konsystencję gąbeczki. Powinna być puchata i mięciutka, jak się jej dotknie. Farbę solną też można piec. W zależności od tego, czy zostawicie ją na zewnątrz, czy zostawicie ją w piekarniku, czy zostawicie ją w mikrofali, ona będzie miała różną konsystencję. Ja mam jeden szybki rysunek.
Nie będę go kolorować po kolei, bo w ogóle nie ma to znaczenia. Spróbujemy sobie każdą z tych farb wrzucić za chwilę do piekarnika. Nie do piekarnika, do mikrofali. Nie mam tu piekarnika. Gruba warstwa. Im grubsza warstwa, tym efekt będzie fajniejszy. To jest zwykła, zielona. O, solna lubi się zagęszczać. Solną zrobimy takiego zawijasa. Solna powinna po opieczeniu zrobić się bardzo twarda. No i nasza puchnąca. Zobaczymy, jak wyjdzie puchnący płomień tu. Taki waniliowy właściwie mi ten płomień wyszedł trochę. Jeszcze go trochę dołożę. Rysunek wkładam do mikrofali. Musicie obserwować efekt. Teoretycznie powinno się go wsadzić. O, czy on mi się zmieści? Muszę go trochę złożyć. Powinno to być około 30 sekund, ale każda mikrofala działa trochę inaczej, więc dobrze sprawdzać. O, moja na przykład nie chce działać poniżej minuty. Trzeba sprawdzić po kilku sekundach, żeby się za bardzo nie spaliło. Zobaczymy, czy się w ogóle udało. Nic nie widzę w środku. Pierwsze podglądnięcie. Im zrobicie grubszą warstwę farby, tym dłużej się będzie musiało piec. Moje nie jest jeszcze gotowe. Ale pachnie ciastem. Jestem bardzo niecierpliwa i nigdy nie mogę czekać do końca. Powiedzieć, że ta z tej zrobił się taki chrupki bąbelek. Ta powinna być najkrócej. Ta jest gładka i twarda. A ta nam urosła za mało. Czyli następnym razem do tej farby puchnącej trzeba dodać więcej sody. Myślę, że jedna dodatkowa łyżka załatwiłaby nam sprawę. Ale bardzo lepiej próbujcie na swoich własnych składnikach i proporcjach. Do zobaczenia.